Halo, siemano wszystkim, z tej strony Michał, a oto kolejny odcinek z Minecraft, dosłownie z Minecraft. Wracamy po, może nie aż tak długiej przerwie, ale jednak po takiej lekkiej przerwie i zapomniałem, że nagrywam odcinek w 60 fpsach, tak więc poczekajcie chwilę. Okej, jestem. Te 60 fpsów było mi potrzebne tylko i wyłącznie do, jak to się mówi, do Mariana 64, do którego również dzisiaj wróciłem, bo ja to nagrywam wszystko 14 września. Wy prawdopodobnie Minecrafta będziecie widzieli jakoś w weekend. Oj, ściszyłbym sobie troszeczkę giereczkę, tak myślę. Tak myślę, że na 10% byłoby git. Byłaby gituwa, yo. Nie mam dzisiaj jakiegoś zbytnio wielkiego planu co do odcinka, więc może się okazać, że będzie to jeden z krótszych odcinków. Bo prawdopodobnie jedyny plan, jaki chcę wykonać, to dostanie się do tej wieży, bo jestem niezmiernie ciekaw, co tam jest w tej wieży. Nie powiem, że nie. I dlatego stąd też prawdopodobnie długość tego odcinka nie powinna nikogo zdziwić. Obiecuję, że jak wrócimy z powrotem do mnie, to pierwsze, co zrobię, to zaczniemy kontynuować dalej chodnik i troszeczkę urozmaicimy sobie pewne miejsce, które chcę zbudować. Które będzie właściwie przy mojej chatce, ale tego nie będę za bardzo spoilerował. Na pewno to nie będzie jeszcze pomnik za kolaka. I wbijmy tutaj, zobaczmy, co tutaj jest dokładnie. W sumie tak trochę zwaliłem, bo tutaj drzwi są. No ale dobra, never mind. Schodzimy sobie w dół. I co my tu mamy? Co my mamy w tej wieży? Wow, co to są za odgłosy? Ty! Oh shit! Nie! Nie! Tu jesteś? Pal gumę, ty zwyrodnialcu jeden! Idź mi stąd! Aż wiecie co? Aż obsram zbroję i włączę sobie pokojowy. Nie, serio, bo mnie to zastanawia, co tutaj jest. Ty, to jest kolejny dungeon. O cholera, ty, kolejna jaskinia. Nice. Ja myślałem, że tutaj w ogóle będą jakieś lochy, wiecie, na zasadzie tego, że tutaj prawdopodobnie będziemy mieli portal do endu, bo to byłoby w sumie spoko, niedaleko mieć portal do endu. Gram. To by było naprawdę całkiem w porządku. Ale no niestety, widzę, że jednak zostałem troszeczkę oszukany. To idziemy do góry, w ogóle nie ma żadnych skrzynek ani nic, tylko na dole są jakieś przejścia. Ale numer. A i u góry nic nie ma. Nie, czekajcie, coś tam jest. Lecimy do góry. Aha, u góry jest coś takiego i co? Aha. Czyli tak to wygląda. Myślałem, że to jakaś będzie, nie wiem, wieżyczka widokowa czy coś. A tutaj kurde dupa. Sądziłem, że coś lepszego tutaj będzie. No ale trudno. Ważne, że sobie zwiedziłem mniej więcej tą część wieży. Tą górną część wieży. Zobaczmy, może faktycznie zejdźmy sobie na dół. Może coś weźmiemy, coś się może nam przydać. I wtedy zrobimy, kurde, zawijkę do domu, bo nie ma, kurde, sensu tutaj chodzić, skoro i tak tylko mamy głupi dungeon, który w zasadzie mam już pod domem prawie, że cały zaorany. W ogóle powinienem stawić w ogóle to nagranie ze streama, gdzie znalazłem pewną rzecz, więc może pod koniec tego odcinka zobaczycie nagranie z dosyć dawnego streama, bo to było jakoś w lipcu. Jakoś tak, w lipcu chyba ostatni stream był z Minecrafta, to wtedy tam zobaczycie, że coś ciekawego odkryłem, coś naprawdę bardzo mocno interesującego. Tu w ogóle mamy jakieś paprocie, nie inne paprocie, w ogóle czemu mi tutaj takie FPS-y spadają? Co to jest za jaskinia tak mocno nawalona tym wszystkim? Nie, naprawdę to mnie zastanawiam, w ogóle co tutaj te kolorowe szkła robią, o co tu chodzi, what the fuck? Paprotki, okej, pokój pełen paprotek.
Czekajcie, wiecie co? Zróbmy inaczej może. To jest jakiś kolorowy kamień, tak? Biała ta terakota. Biała terakota, a to? Jasno-niebieska terakota. Okej. Zastanawiające. Nie powiem, że nie. Tu mamy spawner pająków. Tu jakaś skrzynka jest. Żelazo. Zaklęta książka. Kamień. O, to by się nam przydało. Papierek. Do podcinania tyłeczka. Hehe. I mamy pochodnie. No pochodnie się przydadzą wbrew pozorom, bo będę mógł... O, tutaj jeszcze skrzyneczka. Przydadzą się dlatego, że wiecie, jak to się mówi. Będziemy mogli sobie coś tam porozjaśnić. Tutaj w ogóle mamy jeszcze przy okazji kamień, a raczej kamienną cegłę obrośniętą mchem. Mchem. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Ja mówię, ja też nie chcę się za bardzo zagłębiać, bo nie na tym to polega. Ja jakby mam czas, żeby sobie robić takie odcinki eksploracyjne. Ja bym bardziej wolał zobaczyć, czy nie ma czegoś, co mógłbym sobie, wiecie, zagarnąć, żeby już mieć w razie co. Fajnie byłoby w końcu zrobić portal do Netheru i wybrać się do piekła. Dobra, jestem z powrotem, lecimy dalej z koksem. Jeżeli chodzi o eksplorowanie, chociaż tutaj bym bardziej mógł rzec, że zbiorę co moje i chyba spaduwa do domu będzie robiona. Bo ta podróż, wiecie no, odcinki podróżnicze są spoko, nie powiem, że nie, ja sam lubię nawet oglądać takie, nie wiem, programy podróżnicze, czy ogólnie podróżnicze odcinki. Aczkolwiek, w takich w sensie Minecraftów, aczkolwiek... Ja nie mam zbytnio teraz takiego pomysłu, a chciałem tutaj przy okazji zobaczyć właśnie to, co tutaj mamy obok. I nie powiem, że nie. Jaskinia jest całkiem sporko, całkiem spora jest. I myślę, że najlepszym pomysłem... Pozwólcie, że ja to zostawię bez komentarza. Nie, no kurde. Pierdziele, no. Znowu trzeba będzie, kurde, podkopy jakieś robić chińskie. Kto to w ogóle tetował? Kto to w ogóle budował te jaskinie? Do kija świętego. Serio, kto to budował? Kto to w ogóle konstruował? Kto? Pewnie Miyamoto. Miyamoto przecież nie lubi graczy. On pewnie za tym stoi. To spisek. Ten Miyamoto cały zasrany. Śmietnik jeden. Jeszcze mi, kurde, próbuje uprzykrzyć życie. Dobra, uciekamy stąd. Nie ma co. To, co chciałem zobaczyć, to zobaczyłem. Już mi więcej nie potrzeba. Już mi naprawdę nic więcej nie potrzeba. Lećmy do góry, wychodzimy stąd, nie ma co. Lećmy do góry i do domu. Go, 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 gadget copters. Idziemy schodami do góry. Jest! Wolność! Co to kurwa jest? Dobra, lecimy do domu. Teraz tędy. Uciekamy. Uciekamy przed pszczołami, przed owcami, przed wszystkim, co jest możliwe. W ogóle, co tu się stało? Co to za lawa jest? Jest jakaś lawa? Że te drzewka spłonęły? O kurde, ty, co tu się stało najlepszego? O nie, najgorzej. Dobra, lecimy szybko. Go, 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 go. Nie zwracamy uwagi na ten. Na to, co jest wokół nas. Szybko biegiem. Biegiem do domu. Sprintem do domu, kurde. Tak chyba nazwę nawet ten odcinek. Sprintem do domu. Zbliżamy się coraz bliżej. Znaczy, jesteśmy coraz bliżej. Nie zbliżamy się coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej chatki. I tak dzisiaj nagrywam prosto z OBS audio. Nie nagrywam Audacity, przez co mój mikrofon nie jest za bardzo...
sensie audio mojego mikrofonu nie jest za bardzo zboostowane, tylko po prostu jest takie domyślne bardzo, bo nie chciało mi się w sumie. Jestem po nagrywkach z Mario 64, to mam, że tak powiem, do tego prawo. Ale hej, zdobyłem w końcu 100 gwiazdek, więc... Spoilery! Nie no, w sumie to nie są spoilery, bo będziecie to widzieli jako następne, po Marianie. Ale wiecie, chodzi o sam fakt. Dobra, popierdzielamy szybko. Szybko i kończymy odcinek. Dzisiaj taki krótki odcinek, ale przynajmniej co nieco zobaczyliście razem ze mną. A w następnym odcinku, no co, spróbuję zbudować ogromny chodnik. Potężny chodnik, kurde. I co? No i zrobimy sobie fajną rzecz w sumie. Może nawet ten pomnik za kolaka gdzieś po boku się postawi, kto wie. Kto wie. Już mi się wydaje, że jesteśmy coraz bliżej. Kurde, mój pies jest pod moimi nogami, żebym go przypadkowo nie kopnął czy coś. No nie, no kurde, znowu bym... Jezus Maria. Znowu bym się nadział. Dobra, szybko drzewami do góry. Drzewkami do góry. Znowu bym się nadział i znowu bym leżał połamany na dole, kurde. Ja pierdzielę. Jesteśmy na bagienkach. Bagienka. I tu kolejny jakiś taki dziwny obiekt, który w sumie nie chcę na razie go zwiedzać, chociaż pewnie jest ten sam, gdzie ja tam na nim byłem, co nie? Pewnie ta. Jakieś kurde świnki. O, sąsiad się obudził i zaczął wiercić. To też jest dobry Migland. Nie powiem, że nie. Do domu mamy już niedaleko. Do domu mamy niedaleko. O, ale cud natury, patrzcie w ogóle na to. To jest cud natury, nie? Proszę tego nie psuć. To się wydarzyło w Minecrafcie i to ma tak pozostać w Minecrafcie. Nikt nie ma tego psuć. A jak ktoś to zepsuje, to 25 lat więzienia albo 100 zł grzywny. Ściemnia się, nie to żebym się czepiał. Ściemnia się. A jak się ściemnia, to oznacza, że jest dupa. Ostatnia śmierć. Wait the second. Ostatnia śmierć. To gdzie ja w końcu lecę? W dobrą czy złą stronę? Tak, jest. Trafiłem. Trafiłem do domu. Oho, trafiłem do domu. Nareszcie, kurde, syn marnotrawny wrócił. Ze swojej podróży. Nice. Jezus Maria, to drzewo wygląda epicko. Znaczy, epicko w innym tego słowa znaczeniu. Dobra, w końcu trafiłem, ja pierdzielę. Siema zakolaczki, co tam u was? Kurde, ale lag był przez chwilę. No, jest, jest, jest. To by było na tyle, moi drodzy. Udało nam się, misja powrót do domu uważam za zaliczoną. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek, że troszeczkę był inny od pozostałych. Ale mimo co mam nadzieję, że się podobał. Trzymajcie się, cześć i widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Minecraft i nie tylko. Pa, pa!